Witam Was serdecznie w naszym kolejnym nagraniu. Dzisiaj naszym gościem jest Anna Zdankiewicz. Będziemy rozmawiać o tym, jak świadomość przekonań może wpłynąć na rozwój biznesu. Witam Cię serdecznie. Cześć, witam. Jeżeli chodzi o Anię, Ania jest doradcą HR, jest coachem biznesowym, jednym zdaniem HR-ówką z powołania i to jeszcze z humorem. Ja bym dodała jeszcze z charyzmą. Dziękuję. Może na samym początku, bo tak jak nasz właśnie temat mówi, będziemy rozmawiać o przekonaniach, więc może jakbyś powiedziała, jak to w ogóle się stało, że ty właśnie pracujesz też z tymi przekonaniami? O, długi temat, długi, w ogóle długa historia, bardzo fajna. No, jakbym tak miała w kilku zdaniach to powiedzieć, to jest to uzupełnienie mojego HR-owego doświadczenia. Przez wiele, wiele lat pracowałam w firmie, międzynarodowej firmie produkcyjnej i tam właśnie koordynowałam całe procesy HR-owe. I w pewnym momencie stwierdziłam, że chciałabym w jakiś sposób to uzupełnić, w jakiś sposób to poszerzyć, bardziej od strony takiego człowieka z człowiekiem pracować. Trochę to dziwnie brzmi, ale jakby proces HR-owy to jest proces, który sprawia, że którego ideą jest to, że człowiek jest ważny w firmie, tak? I żeby człowiekowi, pracownikowi chciało się chcieć pracować długo z nami. Czyli żeby identyfikował się z firmą jako taką. Natomiast ja w pewnym momencie powiedziałam, że ja chcę dalej iść w tą podróż z człowiekiem, niekoniecznie z procesem, chociaż z procesem też, ale jeżeli w tym procesie nie znajdzie się człowieka jako takiego, no to jakby to jest proces. I tak się zaczęło, a przekonania jako takie są tak naprawdę, można powiedzieć, że dźwignią do podejmowania decyzji, do efektów, do tego, w jaki sposób funkcjonujemy na co dzień. Nie tylko na co dzień, od święta też. No. A powiedz mi w takim bądź razie, czym są te przekonania i kiedy ogólnie je nabywamy, w jaki sposób? Ja nawet mam taką ściągę, sobie pozakreślałam, żeby niczego nie zapomnieć, ale i tak na pewno połowy nie powiem. Wiesz co, w najprostszym ujęciu, bo jakby ja sobie powiedziałam, że też absolutnie żadnych encyklopedycznych tutaj tematów nie będę i zagadnień wprowadzać, bo to zupełnie nie o to chodzi. W najprostszym ujęciu to są takie generalizacje, które mamy w głowie, które sobie budujemy na absolutnie każdym etapie z naszego życia, towarzyszą nam bardziej lub mniej, czyli jesteśmy bardziej lub mniej do nich przywiązani, natomiast na pewno stanowią filtr postrzegania naszej rzeczywistości, czyli na pewno przekonania jakby są, no nie chcę powiedzieć, że decydentem, bo to nie o to chodzi, ale przekonania są czy mają pewnie wpływ sposob, na... Tak, to jest jakby sposób, one jakby są, jak to powiedzieć, nie wiem jak to powiedzieć, one to w określony bardzo sposób przez nie postrzegamy rzeczywistość innych ludzi, inne zadania, może w ten sposób. Może przez pryzmat właśnie naszych przekonań właśnie postrzegamy, nie wiem czy o to właśnie Ci chodziło. Tak, i teraz tak, one mogą nas zarówno wspierać i dawać nam po prostu możliwość pójścia dalej jak rakieta, ale mogą nas ograniczać. I teraz parę ciekawych takich, bo one są przeróżne na bardzo różnych płaszczyznach, na bardzo różnych tematach, przykładowych kilka podam, które po prostu zapewne część z nas po prostu towarzyszą gdzieś tam w sposobie ten. Jedno z moich ulubionych. Prośba o pomoc jest dowodem słabości. Nie da się przetrwać w tym świecie na uczciwych zasadach. Jeśli mi się nie uda, zostanę zwolniony. Albo jeśli nie przysiądę w weekend nad tym projektem, to ten projekt na pewno padnie. Ale mogę być też w drugą stronę. Bardzo dobrze sobie radzę z ludźmi. Poradzę sobie w każdych możliwych okolicznościach. Dogadam się z każdym. Nie? My je budujemy na bazie swoich dotychczasowych doświadczeń, na bazie tego, w jaki sposób, co nam się w życiu przydarzyło, w jaki sposób żeśmy pewne tematy rozwiązali, w jaki sposób sobie poradziliśmy lub nie. I teraz tak, mogą się z tego tworzyć przekonania, ale też nie muszą. Nie?
No bo jeśli ci się nie uda 5 razy dodzwonić do klienta, to niekoniecznie musi tworzyć się przekonanie, że o, ten klient zawsze nie odbiera i on mnie zawsze olewa. Może, ale wcale nie musi. W głowie twojej może się równie dobrze powiedzieć, aha, 5 razy się nie dodzwoniłam do klienta, spróbuję za 3 dni. Nie? Jakby to jest już od nas zależy trochę, no trochę od nas, trochę nie od nas, nazwijmy to, no bo pewne rzeczy mamy bardzo głęboko zakorzenione, ale jakby ja zakładam mimo wszystko, że to my budujemy też to, w jaki sposób chcemy postrzegać tą rzeczywistość. A powiedz mi w takim bądź razie, czy są jakieś różnice pomiędzy przekonaniami na przykład kobiet a mężczyzn, na przykład w nawiązaniu do biznesu, bądź na przykład jakieś takie życiowe przekonania? Czy widzisz, że jakieś przekonanie częściej występuje u mężczyzn niż u kobiet, bądź na odwrót? Mam takie poczucie trochę, nie dam sobie rąk za to obciąć, od razu mówię, natomiast z moich takich obserwacji te przekonania będą różne, czasami bardzo różne, ale jest wiele też płaszczyzn, gdzie są podobne, tak? Natomiast jakby mi chodzi o te różnice na chwilę, ze względu na różne role społeczne, które pełnimy, tak? My się oczywiście jako mężczyźni i kobiety spotykamy w biznesie, jak najbardziej, natomiast jakby cały czas gdzieś mam w głowie przekonanie, a propos, że no, kobiety mają trochę inaczej się wspinają po tych drabinach, nazwijmy to, biznesowych niż mężczyźni. Mężczyźni mają rolę domyślną, nie wiem, utrzymania rodziny, zarabiania pieniędzy, bycia decydentem w pewnego rodzaju. Kobieta z natury ma rolę osoby, która dba o rodzinę i o najbliższych. To nie znaczy, że nie może iść do biznesu. Absolutnie nie. Natomiast to są tak dwie różne role społeczne. To mężczyzna ma utrzymać, a kobieta ma zapewnić bezpieczeństwo rodzinie. Nie? I teraz tak, nie mówię o tym dlatego, że kogoś dyskwalifikuję. Absolutnie nie. Sama bardzo lubię patrzeć na kobiety, które po prostu wzrastają w swoich biznesach i nie tylko w swoich lub na stanowiskach menedżerskich, w dużych firmach, średnich. Nieważne. Natomiast są różne metody, które nam w tym pomagają, żeby jakby odczarować te, no że teraz o, kobieta musi zapewnić bezpieczeństwo rodzinie, a mężczyzna musi zarobić na tą rodzinę. Są różne pomoce, tak, i tak dalej, i różne sposoby, jak to możemy trochę zamazać, nazwijmy to, i trochę zmienić ten czar. Natomiast tak, w tym aspekcie tak sobie obserwuję, że jest bardzo duża różnica, jakby ze względu na te role społeczne, o których przed chwilką opowiadałam, jest bardzo duża różnica, jest taki obszar z bardzo dużą różnicą właśnie przekonań. Natomiast też absolutnie kobiety mają też bardzo, bardzo dużo takich wspierających, potrafią mieć bardzo dużo wspierających właśnie takich, że one potrafią, mogą i chcą pracować w biznesie. Tak. A powiedz mi, bo tutaj wspomniałaś odnośnie metod, to nie było jedno z naszych pytań, które planowałeś na wywiadu, ale czy miałabyś właśnie jakieś takie metody, którymi mogłabyś się tutaj podzielić z nami na grupie? No, metody na... Musisz mnie uszczegółowić. Metody właśnie na to, żeby walczyć właśnie z tymi przekonaniami, jak się ich pozbyć. Najpierw uświadomić sobie, że jesteśmy w strefie przekonań. Czyli tak, tak jak mówię, te generalizacje, które są naszym założeniem trochę, że tak działa świat, że tak działają ludzie, że tak działa biznes, że tak działa gospodarka i tak dalej, i tak dalej. Najpierw sobie uświadomić, że to są przekonania. I teraz tak, przyjrzeć się na kolejnym takim kroku, co z tego jest faktem? Bo niekoniecznie, ale sporo z tych przekonań, jak zaczynamy dalsze rozmowy i dalsze jakby prace z klientem, jak zaczynam, okazuje się, że to są generalizacje i owszem, to są takie prawdy ogólne, ale one nie są faktami. Okay? To, że się 5 razy nie dodzwoniłaś do klienta, nie oznacza, to nie jest fakt, że klient cię olewa. Tak? Ja rozumiem, że to może być na swój sposób irytujące, bo ty akurat potrzebujesz się czegoś dowiedzieć, a przecież dla niego pracujesz. Natomiast to absolutnie, niestety, przepraszam bardzo, nie oznacza jeszcze, że on cię lekceważy. Czyli tak, najpierw sobie uświadamiamy, że jesteśmy w strefie gdzieś, czego nam
to najprawdopodobniej generuje nam emocje, mówiąc krótko. Mhm. Czyli sobie myślę, znowu mnie nie odebrał. Dobra, to już jest piąty raz tam, nie wiem, w ciągu 2 dni, nie? I za chwilę patrzysz, tak, zaraz, dobra, nie odebrał mnie 5 razy, ale ty sobie już dalej idzie, znów mnie lekceważy, zaraz, dobra. Czy to jest fakt, czy to jest prawda, nie? Sprawdzasz, zaraz, przecież ja nie rozmawiałam 5 razy, tylko 5 razy mnie nie aha, dobra, to chyba jednak nie jest fakt, ale w mojej głowie już jest to faktem. Tak. I to jest problem, że to zaczyna nam się tworzyć jako rzeczywistość. I my w tym momencie filtrujemy, bo 6. rozmowa z nim, 6. próba połączenia będzie taka już najprawdopodobniej. Chyba, że będziesz miała dobry dzień i wtedy mówisz, ha, dziś jest mój 6. raz, dziś będzie dobrze, nie? Okej, okay, sprawdzamy, co jest faktem, co nie jest faktem. Widzimy, że jest pewne rzeczy, jesteśmy w stanie to trochę, do pewnego momentu, tak sobie myślę, jesteś w stanie to sama zrobić, tak? Mhm. Czy sam zrobić. Patrzysz, co jest faktem, co nie, tak? Czy ten projekt rzeczywiście upadnie, jak w weekend na nim nie siądziesz? Może. Mhm. Nie? Sprawdzamy, co jest faktem, co nie jest faktem. Czy naprawdę ta prośba o pomoc jest takim wyrazem słabości? Mhm. Ile tam jest faktów, nie? A może jest wyrazem odwagi? Sprawdzamy. Patrzysz, co jest twoje. Oczywiście ty masz zawsze, wszyscy mamy, ja mam tak samo, filtry. Patrzymy na świat przez brudne szyby. Nie jesteśmy w stanie pozbyć się tej szyby, jesteśmy w stanie ją trochę czyścić. Sprawdzaj. Sprawdzamy, sprawdzaj. Co jest prawdą, co jest, nie co jest prawdą, co jest faktem. Tak? Prawd, tak. No i teraz tak, mamy, dobra. Mamy jakieś przekonanie, dobra. Czyli tak, jak proszę o pomoc, to zawsze oznacza, że jestem słaba. Okej, okay. No to lipa. No to teraz lecimy dalej. Co ci daje to przekonanie? Skoro działasz zgodnie z tym przekonaniem, skoro działasz, jest to jakby prawda dla ciebie w ogóle oczywista i nie masz czym dyskutować, bo na tym polega przekonanie, to nie jest do dyskusji. Tak jest i koniec, tak? To, czyli skoro to jest, to co ci to daje, że jesteś, że masz w swoim życiu, w swojej głowie to przekonanie? Co ci to daje? Coś musisz sobie spełniać. My jakby to powiedzieć, tak lubię trochę brutalnie może to powiem, ale my nie jesteśmy specjalistami od umartwiania się. My jesteśmy specjalistami jako człowiek od... Zawsze gdzieś tam musi być jakiś cel. My coś musimy pozytywnego dostać w związku z tym. Czyli nawet za tym rzeczonym umartwianiem to jakby... Nie wiem, strzelam, bo tam jest bardzo dużo różnych rzeczy może być. Może dostaniemy uznanie, że się tam umartwiamy, tak? Czyli jeżeli idziemy, a może po prostu ktoś nas, nie wiem, doceni, pójdziemy gdzieś dzięki temu dalej, może coś uzyskamy, może coś ugramy i tak dalej, i tak dalej. Coś musi iść docelowo pozytywnego za tym, że my to przekonanie mamy. Pytanie, co kto potrzebuje i tak dalej. Którąś z naszych potrzeb muszą te przekonania realizować? Czyli jeżeli mamy... prośba o pomoc jest dowodem słabości, to teraz patrzymy sobie tak, co zyskujesz dzięki takiemu przekonaniu, tak? Czyli tak. Wiem. Jakie to przekonanie daje ci możliwości? Okej, okay. To z drugiej strony, co tracisz, mając takie przekonanie? Przed czym cię ono powstrzymuje? Zyskujesz, ale i tracisz. Ta waga gdzieś tam, te szale się nie wiadomo, czy wyrównują. Najprawdopodobniej nie, bo gdyby były na zero, to byśmy chyba nie mieli tego przekonania za bardzo, tylko by ono trochę brzmiało inaczej. Do czego ogranicza ci to dostęp? I tak się przyglądasz. Nie? I tak sobie patrzysz z różnych stron na to przekonanie. I decydujesz. I patrzysz sobie dalej. Co teraz sądzisz o tym przekonaniu, mając te nowe perspektywy? No i dookoła mamy sobie przekonanie. I oglądamy dookoła. Z jakiej strony, na tyle, na ile jesteś w stanie to zrobić samodzielnie. A mówię, do pewnego momentu, bo jakby, dlaczego mówię ciągle do pewnego momentu? Dlatego, że od pewnego momentu zaczynają się wymówki i wytłumaczenia. I jakby zderzamy się ze ścianą i mówimy tak.
Nie, no przecież to jest oczywiste, bo przecież tyle razy dostałam po uszach za to, że prosiłam, że no to jest w ogóle oczywiste, że tak musi być, nie? Tak. Tyle razy ten projekt się zawalił, że po prostu on się i tak zawali, i tak się zawali, nie? I do pewnego momentu, jakby jak rozmawiam sama ze sobą, czy jak ty rozmawiasz sam ze sobą, to masz takie, ja to przejdę, ja to ogarnę, ale w pewnym momencie jest coś, pojawia się takie stop, przecież i tak tak jest. Dalej tego nie przejdę. Znaczy nie przejdę. Ty sobie w głowie zbudujesz, że to w ogóle obeszłeś na 10 sposobów. Tylko że jakby jeżeli rzeczywiście chcesz gdzieś tam dalej sobie jakby zajrzeć w to, to może się okazać, że już głowa dalej sama ze sobą nie chce pracować, nie? Bo już jej się niewygodnie robi. Już za bardzo niewygodnie. W każdym bądź razie szukamy innych punktów widzenia. Tak? Zbieramy te fakty. Co nam to daje, co nam nie daje. Nawet z punktu biznesowego, ile kasy w tym momencie tracę, jak ja nie poproszę o tą pomoc? Tak. Czyli ile tak, projektów, nie? Mówiąc krótko, właśnie zadawać sobie takie pytania pogłębiające i odpowiadać na te pytanie, czy rzeczywiście tak jest, czy tak jak powiedziałaś, czy to jest fakt, czy to jest coś, co... Tak, to jest bardzo kluczowe. To jest kluczowe, bym powiedziała. A dalej jeszcze tylko jedno słowo, jak już dochodzimy do tej ściany, no to już przyda się druga osoba, nie? Dlaczego? Dlatego, że ona nie ma twoich filtrów. I ona siądzie obok ciebie i powie tak, a spójrz jeszcze w tamtą szufladkę, a tam zajrzyj, tam cię jeszcze nie było. Odpowiedz mi na takie pytanie, dlaczego jeszcze z tej perspektywy nie oglądałeś, dlaczego z piwnicy jeszcze nie zerknąłeś, nie? A dlaczego jeszcze z drzewa nie zerknąłeś, nie? I tak dalej, i tak dalej. I po to jakby ta druga osoba już w pewnym momencie jest. Natomiast, tak jak mówię, do pewnego momentu spokojnie nie jest ona w ogóle konieczna, czasami w ogóle nie jest konieczna. Chodzi o to, żeby umieć się oddzielić od tego, że odpowiadam sama ze sobą szczerze, a od tego, że już szukam wymówki. Jak umiesz to dojrzeć, to już jest pół drogi do sukcesu. A powiedz mi w takim razie, jak takie przekonania właśnie są trwałe? Czy je można też właśnie zmienić? Różnie, jeśli chodzi o trwałość przekonań, bardzo różnie. Niektóre są takie, które determinują pół naszego życia, mówiąc krótko, albo i więcej. Inne są takie, które umiemy sobie zweryfikować i zmodyfikować. Nie przywiązujemy się do nich tak mocno. Natomiast, no tak jak nawet z tą pomocą, nie? No to najprawdopodobniej, no to tak jakby historię sobie tworzę w głowie, no jakby prośba o pomoc jest jakby dowodem słabości, no to najprawdopodobniej gdzieś bardzo, bardzo dawno temu to przekonanie się u nas w głowie pojawiło, tak? To nie jest tak, że idziesz do pracy, masz dobre, fajne przekonanie a propos tego, czy można jakby prosić o pomoc, czy nie, i nagle bach, przychodzi trzy trudne zadania, ktoś cię ochrzani, że jak to mogłaś prosić o pomoc i ty masz w głowie przekonanie, że prośba o pomoc to jest dowodem słabości. Średnio, raczej sobie pomyślisz, że szef jest taki dzisiaj tak nie za bardzo w humorze, więc no rozumiesz, jakby do takich, które jesteśmy z nimi długo związani, najprawdopodobniej one najbardziej determinują nasze decyzje i nasze działania, nie? Ci klienci, z którymi pracuję, rzeczywiście, bo jakby celem jest to, żeby te przekonania, nie żeby ich się pozbyć, żeby one dawały nam sprawczość. One zawsze będą. Zawsze są i zawsze nam będą towarzyszyć. Natomiast jakby celem tego jest, żeby dawały nam sprawczość, żebyśmy wyszli z jakiegoś swojego impasu i poszli trzy kroki dalej, pięć kroków dalej, krok dalej czasami, nie? Ten krok może być po prostu jakimś w ogóle prawie że przełomem czasami. Tak, a powiedz mi jeszcze, jakbyś mogła dopowiedzieć właśnie, w jaki sposób jeszcze te przekonania wpływają na nasze życie? Całkowicie. No słuchaj, wpływają, począwszy od relacji prywatnych, jakie masz z mężem, chłopakiem, konkubentem, jakkolwiek go nie nazwać, poprzez to, jaką grupę znajomych sobie budujesz. Poprzez to, jakby jak jesteś postrzegana w środowisku, nie wiem, w szkole, jak wręcz bym nawet powiedziała, jak po prostu jaką strategię w szkole nawet przyjmujesz, w pracy jakie strategie przyjmujesz, jak już mówię o swoim biznesie, to już w ogóle jakie tam,
założę się, że w momencie, w miejscu, gdzie masz dobre przekonania, twój biznes po prostu wystrzeliwuje w kosmos jak rakieta. Natomiast są gdzieś jakieś obszary, nazwijmy to ciemne. Ciemna strona mocy, gdzie wiesz, że po prostu tam cię siedzi i blokuje i koniec, ten skrzat siedzi i gada ci w głowie, że ta prośba, no nie mogę prosić o pomoc, no muszę przyjąć do tego projektu, bo po prostu się nie da inaczej, nie? A twoja rodzinka tam sobie siedzi w domciu, nie? I ogląda w weekend mecz bez ciebie. Tak. Tak? A jakby mogłaby z nią spędzać czas. Natomiast determinują bardzo, bardzo, bardzo wiele obszarów naszego życia. A powiedz mi w takim bądź razie, jak szukać tych przekonań, jak, w jaki sposób też można je dzielić, ale wydaje mi się, że właśnie takie najważniejsze pytanie, właśnie jak sobie uświadomić te przekonania, że my mamy takie przekonania, bo tak jak wspomniałaś, mogą być właśnie wspierające i niewspierające, ale wydaje mi się, że jak już dojdziemy do tych przekonań, no to wydaje mi się, że poniekąd jest już trochę łatwiej, ale właśnie jak dojść do tych przekonań, że to jest właśnie nasze przekonanie. Wiesz co, korci mnie, żeby powiedzieć coś takiego, że przekonania wychodzą jakby porami naszej skóry wręcz. Jakby my nimi, to dziwnie zabrzmi, ale trochę tak mi szło do głowy, więc się podzielę. My nimi wręcz emanujemy, tak? Świat jest zły, tu jest bałagan, kto tego nie umie, nie umieją tym zarządzać w ogóle, albo wspierające, to tak samo mogą być, ja tak na negatywne wchodzę, ale to tak samo mogą być wspierające, nie? Ło, super organizacja, no ci to umieją sobie dać radę, ci to umieją zadbać od klienta i tak dalej, i tak dalej. I teraz tak, szukamy tych, przyglądamy się właśnie tym takim generalizacjom, tym osądom, gdzie mało tego, że to są generalizacje i osądy, jakby to jest w twojej głowie jakaś taka przestrzeń, gdzie nie ma dyskusji. Tak po prostu jest koniec. Nie? Tak po prostu. I to jest pierwsza taka lampka już, że tak. Czy to jest fakt? Bo czy ja to sobie zbudowałam na zasadzie, że po prostu ta marka mnie wkurza i już nie bardzo mam ochotę nawet na nią patrzeć, w związku z tym ja sobie teraz zbuduję, że oni są tacy i siemacy i tak dalej. Więc jakby to są takie struktury, zgodnie z którymi działamy. Szukamy ich, jakby my coś tam sobie mówimy, a szukamy ich bardzo często, no właśnie, czasami bezpośrednio je mówimy, tak? A czasami one się wymykają między wierszami. No my ich tak jakby właśnie, tak na dobrą sprawę samej siebie słuchaj, samego siebie słuchaj. To są takie momenty właśnie, kiedy właśnie, jeszcze ten tik, no, ta lampka z tymi emocjami, nie? Jak tam się gdzieś zapala coś, to tak, dobra, to też może być takie miejsce, gdzie warto się na chwilę zatrzymać, czy to, aby nie jest jakiś obszar, który ja sobie już narzucam filtr właśnie postrzegania tej rzeczywistości mojej. A powiedz mi jeszcze, w jaki sposób właśnie przekonania mają wpływ na nasz biznes? Czy właśnie mogą wpływać na powodzenie biznesu, bądź na przykład w drugą stronę? No zdecydowanie, nie? Tak jak już trochę rozmawiałyśmy, zdecydowanie. I to w obie strony, bardzo, bardzo. Ale okej, jest jeszcze trzecia strona pasywna, czyli taka, no, może nie pasywna, taka neutralna nazwijmy to, nie? Mogą wystrzelić twój biznes w kosmos, bo przecież ty idziesz i ty w ogóle masz takie relacje z klientem, że po prostu nic, tylko zdobywać świat. Może to być w drugą stronę, gdzie ja w życiu klienta nie pozyskam. Nie ma szans, gdzie ja będę dzwonić do klientów, nie? Czy cokolwiek innego. Tak. Albo takie, no dobra, to ja zostaję neutralna, nie szukam, ale też się niby nie wycofuję. Proszę nie oceniać tej strategii, żadnej z nich, na wszelki wypadek, bo jakby każda ma swoje plusy i każda ma swoje minusy, ale nie zmienia to faktu, że jakby my działamy zgodnie z tymi strategiami, tak? Czyli jakby ja tutaj niby jestem zainteresowana pozyskiwaniem klientów, ale może nie do końca, zostanę sobie w tym miejscu, jak mnie znajdą, to mnie będą, no. Jak mnie znajdą, to będziemy gadać, no przecież ja mam i w ogóle, tak? I tak dalej, i tak dalej. To po prostu już jakby patrząc z takiej perspektywy, no, nazwijmy to biznesowej, to rzeczywiście może być nie dość, że na różnych płaszczyznach, tak? Na różnym jakby takim, na różnym
w zakresie, powiedzmy, tak, działania i tak samo na różnym zakresie może nas wspierać, jak i ograniczać, i zostawiać nas w takim, nazwijmy to, neutralnym położeniu, że nie będziemy chcieli ani podjąć w tą, ani w tamtą stronę swojej decyzji, nie? Także bardzo, bardzo, bardzo. I jak najbardziej one są do zmiany. Nie chcę powiedzieć absolutnie, że wszystkie, tak? Nie, bo to jest bardzo trudne. Niektóre się nadają, no to sama pewnie przypuszczasz lub się z tym spotkałaś. Niektóre się po prostu nadają do pomocy specjalisty. I to jest normalne. Tak, pomoc specjalisty typu psycholog, czy tak, jest absolutnie normalna w tym zakresie, ponieważ czasami tak bardzo coś nas uwiera i nie daje nam pójść dalej w życiu, w biznesie, w podejmowaniu decyzji i tak dalej, lub czasami właśnie idziemy, wydaje nam się, że idziemy dobrą drogą, podejmujemy te decyzje, idziemy w świat, zdobywamy klientów i w ogóle tam nie wiadomo, co się dzieje, ale każde nasze relacje na przykład kończą się określonym efektem. To też jest jakiś schemat. Także to naprawdę w przeróżnych to się może objawiać aspektach, w przeróżnych efektach, tak? Nie tylko, że idę, nie idę, albo w ogóle nic nie podejmuję decyzji, tylko na przykład coś się dzieje zawsze w moim życiu, że dana, nie wiem, zadanie, sytuacja i tak dalej, relacja, kontrakt kończy się czymś konkretnie, tak? I to też jest takie, naprawdę, po raz kolejny to samo, w sensie, i nie mówię o tym, że super, super, hiper prosperuje, tak? Tylko, tak, że być może jest jakaś ściana, jakiś mur, do którego dochodzimy, więc tak, czasami też z tego specjalisty też trzeba skorzystać i to też jest jakby okej, nie? Natomiast jeśli chodzi o dalej o to, jakie mamy możliwości, czyli na ile jesteśmy to w stanie zmienić, no to wezmę głęboki wdech i powiem tak. Wydaje mi się, że jesteśmy... Okej, ja nie jestem psychoterapeutą, ja pracuję jako tak coach, więc ja patrzę ze swojej teraz perspektywy. Daję potencjał do zmiany, daję, wyłaniam, wyciągam z klienta potencjał do zmiany, jeśli chce. To jest warunek konieczny, bez tego nie pójdziemy dalej, jeśli chce. Daję przestrzeń do zmiany, daję laboratorium bezpiecznych testów, czyli jakby w mikroskali, no powiedzmy na spotkaniu, tak, głównie, bo jakby o tym mówię, jest, testujesz bez konsekwencji tak naprawdę, co i czy możliwa jest dla ciebie taka zmiana, a najwięcej tak się dzieje w twoim życiu, jak pójdziesz sobie, bo to my co tam pogadamy teraz na tej, powiedzmy, sesji godzinkę, czy tam ileś, a ty idziesz dalej i tak pracujesz na żywym organizmie. Ja cię jestem w stanie wesprzeć jako specjalista tu konkretnie w tym momencie, nie? I teraz tak, podobnie jest, powiedzmy, ze specjalistą, nie wypowiadam się jakby, bo nie jestem psychologiem, ale podobnie jest ze specjalistą typu psycholog. On cię wesprze tu i teraz. Da ci pewne narzędzia, da ci możliwości. Pytanie, czy chcesz, na ile chcesz. I teraz tak, różnie. Albo klienci zmieniają przekonania, albo je modyfikują. Albo się po prostu najpierw uświadomiają, potem się z nimi na swój sposób godzą. Widzą, że mają takie tendencje do tego typu działań. I wiesz, i tak na dobrą sprawę, jak ja to się śmieję, ale jak dasz dobrego kopniaka, to i klient trochę wystrzeli, nie? Tak. Niekoniecznie musi być rozwiązanie tej sytuacji. On sobie najprawdopodobniej dalej sam też da radę. To nie znaczy, że stare przekonania nie będzie wracać. Wręcz przeciwnie. Ono będzie się czasami bardzo dobijać, natomiast mając narzędzia, ty też go w jakiś sposób oswajasz lub deprecjonujesz czasem. Różnie, nie? Różne są strategie. Natomiast jakby jest on na pewno, to przekonanie jest dla ciebie w pewnym sensie bardziej oswojone i to jest jakby też takie, a kurde, znów idę tam, a tam nie chciałem, ja chciałem skręcić 90 stopni i przyglądasz się. Rozumiem. W takim bądź razie ja ci bardzo dziękuję za dzisiejszy wywiad.
za rozmowę właśnie odnośnie przekonań, uświadomienia w ogóle, czym one są, jak z nimi walczyć, jakie są właśnie metody i czy rzeczywiście mogą mieć wpływ na rozwój biznesu. Myślę, że to na pewno coś naszym słuchaczom dało, tym bardziej, że to jest grupa biznesowa, także na pewno każdy coś dla siebie wyciągnie i może przeanalizuje, może skłonimy właśnie naszych słuchaczy do przeanalizowania swoich przekonań, tak, które mają obecnie. Zapraszam. Tak, to jest w ogóle naprawdę przełożenie macie dalej rzeczywiście w działaniu, nie? Także tak, to zachęcam zawsze do przyglądania się tym przekonaniom. Przede wszystkim, prawda? Tak. W działaniu. Dobrze, ja Ci w takim razie bardzo dziękuję za wywiad. Was, drodzy słuchacze, oczywiście zachęcam do komentowania, gdybyście mieli jakieś pytania związane właśnie z przekonaniami, bądź bezpośrednio do Ani, to jak najbardziej możecie komentować ten post, będziemy odpowiadać. Także tak, bardzo dziękuję i do usłyszenia. Cześć. Dzięki, pa, pa. Cześć.